Windhoek leży w centralnej części Namibii i jest jej stolicą. W historycznym centrum miasta znajduje się Ewangelicko-Augsburski Kościół Chrystusa, zbudowany w 1910 roku. Windhoek liczy 325 tysięcy mieszkańców i jest największym miastem w kraju. W pobliżu Kościoła Chrystusa jest Muzeum Niezależności, otwarte w 2014 roku. Przed nim znajduje się pomnik Sama Nujome, pierwszego prezydenta niepodległej Namibii. Przed starą twierdzą z czasów kolonialnych stoi pomnik poświęcony ludowi Namibii z napisem „Ich krew źródłem naszej wolności”. Na dziedzińcu twierdzy stoi pomnik jeźdźca niemieckiego kolonizatora. Twierdza została wzniesiona w 1890 roku i była kwaterą główną niemieckich wojsk kolonialnych. Jednocześnie miała rozdzielać wrogie plemiona Nama i Herero. Płaskorzeźba przedstawiająca lądowanie Portugalczyków na przylądku Krzyża. Tablica upamiętniająca ludy Nama. Pomnik Joseo Kutako, namibijskiego bohatera narodowego z ludu Herero. Brał udział w antyniemieckim powstaniu w 1904 roku. Nad ogrodami parlamentarnymi góruje atramentowy pałac, dawniej siedziba niemieckiej administracji kolonialnej, a obecnie siedziba dwuizbowego parlamentu Namibii. Dworzec kolejowy w Windhoek. Pierwsze połączenie kolejowe w Namibii Niemcy uruchomili w 1902 roku. Przy dworcu jest niewielkie muzeum kolejnictwa. Replika wieży zegarowej banku Deutsche Afrika Bank z 1908 roku. Ekspozycja 33 meteorytów pochodzących ze słynnego deszczu meteorytów odkrytego w okolicy Gibeon, 300 km na południe od Windhoek. Współczesne centrum Windhoek, miasta uważanego za jedno z najczystszych w Afryce.